Rejestrując się w platformie gamerhash.co, Twój komputer będzie dla Ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczko, z tej strony Mitrok, zapraszam Was przeserdecznie na kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy się po raz kolejny w Warframe'ie i w dzisiejszym odcinku zajmiemy się Nezom Prime. Już zanim przejdziemy do Nezom Prime, na początku zajmiemy się normalną Nezom, którą możemy dostać z laboratorium Tenno. Laboratorium Tenno znajduje się oczywiście w naszym dojo. Jakby ktoś nie wiedział, gdzie jest laboratorium Tenno, to wystarczy kliknąć Escape. I z tego co pamiętam, powinna być szybka podróż do owego laboratorium i tam możemy dostać schematy na Nezom. Nie pamiętam, ile to kosztowało, ale ono nie było jakieś, z tego co pamiętam, drogie. Na neurooptykę potrzebujemy kryształów argonowych, które dropią na pusy na survivala najlepiej i same czujniki, które dropią z Jowisza. No oczywiście polecam survival, bo tam dużo przeciwników nawet nadchodzi, możemy długo potrwać i po prostu mamy większą szansę na zdobycie argonów poprzez ilość przeciwników i czas trwania owej misji. Na powłokę potrzebujemy też kryształów argonowych, które tak jak mówiłem, pustka i systemy, moduły sterujące, które też występują na pusy. I do całego schematu potrzebujemy jednego ogniwa Oroki. Na Nezom Prime potrzebujemy reliktów na neurooptykę Litch N6, powłokę Neo N13 i na systemy Node 2. Co jest śmieszne, bo tylko trzy relikty ma, jak widać. Na neurooptykę potrzebujemy kryształów argonowych, które są na pustce. Na powłokę ekstraktów Nid Ein, które są u Nory Knight. Klikamy Escape, prawy dolny róg i za 15 kredytów, gwiezdnych kredytów możemy kupić 5 ekstraktów i na systemie potrzebujemy modułów sterujących, które są na pustce najlepiej i Telluru, który występuje na każdej misji Airwing i potrzebujemy 5 ogniw Orokin do złożenia owej Nezy. A tutaj z tych modów, co widzę, to 2 mody Umbra, adaptacja, przypływ Prime, siła, wydajność, czas trwania. Ok, czyli wszystkiego po trochu na to wychodzi. Ja nie pamiętam, jaki mam build, ale zaraz się przekonamy. Jeżeli chodzi o aurę, mam syfon energii, który daje nam regenerację energii na Warframe. Tutaj zamiast tego syfonu energii mógłbym dać na przykład korodujący projekt, z tego co pamiętam. Czekajcie, gdzie to było? Albo jestem ślepy, wspomagać sprintu, albo korodujący projekt, tylko korodujący projekt, no dokładnie. A jak ten syfon energii jakoś lubię. Mam zmniejszony opór na wydajność, różbiarskie sekrety na siłę umiejętności. Mod dropi na task tamperach na Poe bądź na markecie, co doda nam ilość platyny. Mam mroczną witalność, mroczną intensyfikację, mroczne włókna, oczywiście pancerz, życie i siłę umiejętności i życie. Do tego te mody się kombują, więc mają jeszcze większe statystyki. Mam ciągłość Prime i czepów Prime. Gdyby ktoś nie miał tych modów Prime, może dać normalne, albo poczekać na Barokitira, który przylatuje co 2 tygodnie na przekaźnik, albo kupić na markecie za platynę, ale normalne mody też mogą być. Tutaj daje nam czas trwania, maksymalną energię i akurat lubię sobie czasem na tym pograć, głównie przez te mody Umbra. Też mam tutaj Arcanum Strasznika, które daje nam pancerz, bo akurat pancerz jest bardzo przydatny. Jeżeli chodzi o naszą pasywkę, robi o 60% szybsze i 35% dalsze w ślizgi. No spoko, ale nie jest takie przydatne jak niektórych frame'ów pasywka. Jeżeli chodzi o naszą jedynkę, to rozpalamy ścieżkę ognia i gdy będziemy sobie oczywiście biegać, skakać i tak dalej, tworzymy pas ognia, który będzie podpalać przeciwników. Kiedyś z tego co pamiętam, to ta umiejętność chyba działa na zasadzie odpalamy ją i tracimy energię na sekundę, a teraz ona działa, że odpalamy ją i mamy przez daną ilość czasu efekt trwania oczywiście tej umiejętności. To według mnie jest spoko, ale wolałem chyba starszy efekt, że paliliśmy energię na sekundę. Według mnie to było znacznie lepsze. Drenaż wynosi 25 energii, czas trwania owego efektu 30 sekund, czas trwania, znaczy umiejętność 30 sekund, a czas trwania efektu 10 sekund, zwiększenie prędkości o 25%, obrażeń na sekundę ognistych 200 obrażeń i obrażenia do eksplozji przeciwników 1250 obrażeń ognistych. Nasza dwójka płynący Hakram polega na tym, że strzelamy, można powiedzieć, że takim jakby to powiedzieć, płonącym pierścieniem, który podpala wrogów i podpalenie przeciwnicy będą podatni na obrażenia, a jeszcze płonącym wrogom będą płonący wrogowie będą w stanie wygenerować kulę życia po śmierci i ładowanie umiejętności sprawia, że efekt będzie jeszcze mocniejszy i też gdy ten płonący pierścień sobie tak lata, to możemy się do niego po prostu teleportować, aktywując ponownie umiejętność. Nasza trójka ochronne halo polega na tym, że odpalamy oczywiście nasze ochronne halo i w czasie nieśmiertelności zbieramy oczywiście dane obrażenie, wtedy zwiększamy oczywiście efekt trwania, a w zasadzie efekt pancerza na naszej trójce i to jest coś w stylu stalowej skóry na Rhino. Drenaż wynosi 75 energii, absorpcja obrażeń 1625 obrażeń, promień 2 metry, obrażeń na sekundę 125 obrażeń tnących, czas nieśmiertelności tak jak w przypadku Rhino, chyba te 3 sekundy i mnożnik absorpcji 2.5%. Jeszcze święte włócznie, które polega na tym, że
w promieniu 19 metrów nabijamy na włócznie wszystkich przeciwników. Możemy tą umiejętność dezaktywować i wtedy przeciwnicy będą po prostu wbijani w ziemię. Po prostu, albo po prostu uwalniani z tej włóczni. Drenaż 100 energii, przebijające obrażenia 600 przebijających i atak z wyskoku obrażenia 600 miażdżących. Więc według mnie Neza jest fajnym frame'em, ale do tego przejdziemy za chwilę. Możemy tutaj sobie spełnić ciężko zbrojnych, niech będzie, że nic tutaj nie będę kombinować i możemy sobie odpalić naszą jedynkę, która polega na oczywiście takim owym pasku ognia, dzięki któremu oczywiście możemy podpalić przeciwników, możemy oczywiście wykonywać te ślizgi, które są o dany procent dłuższe, szybsze i tak dalej, więc według mnie to jest po prostu zajebista sprawa, że możemy sobie tak po prostu biegać, podpalać przeciwników i tutaj mamy po prostu wywalone jajko. Według mnie ten atak jest zajebisty. Jeszcze do tego możemy sobie aktywować trójkę, dzięki której mamy pancerz tak jakby Rhino i widać zbieramy obrażenia, które dostajemy. I ten pancerz bardzo fajnie nam tutaj się nabija. Mam 8000 pancerza, który oczywiście schodzi nam raz z kolejnymi atakami. Więc według mnie to też jest według mnie fajna sprawa, taki pancerzyk. Możemy sobie odnowić naszą jedynkę klikając jeszcze teraz. I jak widać mam czas trwania umiejętności odnowiony. Mogę sobie tak po prostu biegać i ten ogień będzie się pojawiać. Z tego co wiem to efekt ognia chyba trwa 10 sekund z tego co pamiętam. Ale jestem pewny, to powinno być napisane na umiejętności. Możemy jeszcze raz przycisnąć trójkę i mamy kolejny efekt pancerza. Możemy jeszcze kliknąć czwórkę i pojawiają się owe włócznie, które nabijają się na przeciwników. Możemy ten efekt dezaktywować i wtedy oni są wbijani w ziemię i możemy sobie tak skakać, odpalać, podpalać ich na dole włóczni. Potem oczywiście możemy ich wywalić z tej włóczni, jeszcze raz klikając i według mnie to jest po prostu zajebiste. Też możemy odpalić naszą dwójkę, czyli to halo. Nie, ochronne halo, kurde, już nie pamiętam, ale wiem, że tym płonącym dyskiem oczywiście podpalamy przeciwników i oni są bardziej podatni na obrażenia. Możemy też oczywiście tym dyskiem się przemieszczać w taki sposób, że musimy go rzucić, kliknąć jeszcze raz i jesteśmy u góry. Więc według mnie to jest fajna umiejętność do takiego przemieszczania się. Nie wiem, czy to jest takie bardzo opłacalne do przemieszczania się, bardziej chyba do atakowania. I oczywiście możemy go przytrzymać, wtedy ten efekt jest mocniejszy. I gdy się teleportujemy, to tworzymy tak jakby okrąg taki specjalny. Z tego co tutaj tak zauważyłem, według mnie to też jest bardzo ładny efekt takiego płonącego okręgu. I można powiedzieć, że Neza jest bardzo specyficznym frame'em, bo jednak jak widać może trochę przetrwać, ale też może dostać nieźle po dupie, ale akurat dużo może według mnie wytrzymać tych obrażeń nawet, tak jak sobie patrzę. Nie jest jakaś ciężka do zdobycia, to znaczy nie jest jakiś ciężki do zdobycia, ale ta jedynka mogłaby być inaczej zrobiona, że palimy energię na sekundę, niżeli tylko ją musimy tylko odnawiać, bo według mnie to byłoby znacznie lepsze, ale już jak kto woli. Ja akurat lubię sobie Nezą pograć, bo naprawdę fajnie nabija przeciwników na pal. Można powiedzieć, że ukrzyżowuje ich tak w pewnym stopniu. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Następnego odcinka, siemka.